Witam Was w 44 epizodzie Skatecastu po mojej przerwie. No wiadomo, gdzie byłem. Polish Skate Awards w Poznaniu. No i nie będę tutaj mówił, bo chyba każdy już wie, w jakich nominacjach kto wygrał. Gratuluję. Jedyne co mogę powiedzieć dodać tak od siebie, że rozmawiam z paroma osobami tam na miejscu. Udało się zaprosić na rozmowę do podcastu. Czekajcie. Jeśli chodzi o organizację za te, tego wydarzenia, to... to byłem pierwszy raz i myślałem, że to będzie dłuższe, szczerze mówiąc. Na pewno podobało mi się spotkanie na K-Roll i właśnie taki mini-żem na piramidzie. Dużo bengarów poleciało, a jeśli chodzi o całe wydarzenie skateborców, to, to najzabawniejsza historia, gdy werka skaterka odbierała nagrodę i korki wywaliło w całym budynku. No. I nie obejrzeliśmy Carhartta nowego, a to jest naprawdę bardzo fajny film. Za krótki. I jedyne, co w tym filmie mogę narzekać, że. Ja się rozkręcam, a ten film mi się kończy nagle. Ale nadal gratuluję tutaj wszystkim. I mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze. Znaczy, by tak, spotkamy się jeszcze, porozmawiamy sobie. No. Bo parę osób jest bardzo chętnych. Także ja się cieszę. Super, mam nadzieję, że wy też się ucieszycie. A właśnie, i dużo osób pisało, żeby zaprosić. Żana na rozmowę. Rozmawiałem z Żanem i już Wam mogę mówić. Będzie rozmowa. Nie ma za co. Nie dziękujcie. Kolejna sprawa. Jeszcze przed newsami. Słuchajcie, przed wszystko. To jest Baker Has a Death wish 2. Pierwsza część to dla mnie jest niesamowity film. Bardzo strasznie się jaram tą produkcją. To że druga część będzie w HD i starzy Skejci nie będą mieli wielu trików, to akurat było do przewidzenia. I wam, was pytałem się, czy robić tutaj epizod. Problem jest taki, że Reynolds zdejmuje każdy film. Z tego względu, że Baker na, i Dew, wiesz, na tym filmie w ogóle nie zarabiają. Wiadomo, tam prawa autorskie do muzyki. No i jakiś gość też coś tam wstawił. Chyba, nie wiem, czy komentował, czy coś. Ale wiem, że to, to gdzieś czytałem, że jakiś tam kawałek filmu wstawił. U siebie na kanał. Gdzie ma za, ten, włączone zarabianie. I Reino zdjął mu ten film, więc wiecie. Ja się przygotowywałem już do nagrywania, no ale... Film trwa godzinę i 7 minut. Więc jak mam tracić czas? Wiecie, no chcę dobrze. Znaczy chciałem dobrze, ale jak mam stracić czas i ten film i tak zniknie na następny dzień. No to no trudno, nie no szkoda. No na pewno chciałem to skomentować. Jak oceniam. Film jest dobry, ale Nie, że się zawiodłem, bo mi się podoba, ale chodzi o to, że po prostu. No, czujesz jakąś zmianę. No, na pewno jest dużo dobrych, nowych ziemali w Bakerze i w Defusion. Ale... No, ale to już nie to samo. Nie wiem, no po prostu. Jeden ze słuchaczy w ogóle mi napisał, że tej młodej ekipy Bakera w ogóle nie, czu nie czuję jakoś tak. No, nie, nie przekonują go. Ja od siebie dodam, że Kasper Brooker, jego przejazd, no, Banger, jeszcze tam Shane O'Connor, dobrze mówię, też mi się bardzo podobał. Jeździ na Juicy J, więc tym bardziej, <grym> nie, no, było dużo. To, to, powiem tak, mo moim zdaniem, ten film nie jest jakimś takim, że tam leci. Nie wiem, no MBD za każdym razem, ale jest sporo takich pojedynczych trików, gdzie naprawdę zrobiłem wielkie oczy i takie, wow! No jak tutaj właśnie wspominany Kasper na j -quonie. Mam chyba wrażenie, że to jest taka ten murek z transferem to jest taki tak koło j gdzieś widziałem jakiś taki dość długi klip. Pięciominutowy, na, jed na jednym nagrywaniu od Maisa Silvasa kiedyś. Właśnie sobie jeździł, w okolicach Jake i to wszystko tam było. No to transfer na Backside Blancelite flip out. Ten mur jest mega długi, więc tym bardziej. No dużo tam poleciało takich właśnie tylko w szoku, no ale... No co, no... Jak oceniacie ten film, bo... Od... W ogóle opinie w internecie są tak bardzo mieszane, że szok. Ja oceniam go w sumie tak, niebym bym ocenił go z 7 na 10. Też mi się nie podobało, że niektóre w ogóle ujęcia były telefonem nagrywane. Akurat widać. To jak obejrzyjcie sobie na spokojnie, są niektóre ujęcia po prostu telefonem nagrane. O, i Sali Kromier mi się podobał, ale to też jakimś takim fanem jestem tego gościa i dziwna sprawa, bo c... do WANSA pasował tu nagle w, w asics No nieźle, ASICS się rozrasta. No, ale dobra, teraz przejdę już do newsów. Pierwszy news który jak nie z Pokémonem, to teraz z Godzillą. Santa Cruz ma kolaborację. zabiorą przykład z Primitive że z bajkami, z anime. No nie, Godzilla to nie jest anime. Jezus Maria, co ja gadam. A ja to też chyba... Wiem, że był film, ale bajka? Nie wiem, ja może też była. To jest też dla mnie jakieś takie Santa Cruz i takie połączenia. Zabawna sprawa. Też chyba tak bardziej już kolekcjonerskie te deski. Kolejny news. To akurat też było do przewidzenia. Yuri Faczyni, prof. w The Wishu. Juri nie w ogóle w, w, w Hasa 2 robi na samym początku Shifty Flipa, gdzie nie wiem co mnie by przeskoczył, a miałem no, 1,85 m no dobra, może 1,85 m on tam nie skakał, ale naprawdę ten Shifty Flip jest tak potężny. W ogóle też jakoś się cieszę, że po tej sytuacji z Almostem trafił od razu do innej firmy i bardzo dobrze. Tradycja buta Avansa Speed LS. Jeśli nie wiecie co to za model, to w poprzednim roku yy, była kolaboracja z Supreme. To jest but chyba z 1998 roku. Teraz wychodzi po prostu cały biały. A w Supreme taki niebiesko-kremowy, jeśli dobrze pamiętam. Śmiałem że to był szczerze mówiąc, taki bardzo lata 90. <grymne> wyszło pro, e, trailer, wyszedł trailer, chciałem powiedzieć wyszło promo do Primitive Daydream gdzie będzie e, młody team z amatorów z amatorów no, w cudzysłowie amatorzy Dylan Jep Kionosuke Yamashita i Filipe Mota więc no na to czekam no, ta trójka też jest Niesamowita i... No domyślam się, że tam grubo poleci, nie? Teraz właśnie tam widziałem na Instagramie, że cała trójka szaleje. Coraz, coraz większe węgiery wsadza. Też dziwne, że w ogóle nie są pro. Ale dobra, no... 19 lutego będzie premiera, więc... Jak będzie trwał, nie wiem, z 20 minut... To też poświęcimy tutaj epizod, chyba że Pirot mi zdejmie. I news, który z, był przed, przed nagraniem tego epizodu, znalazłem. To nie jest potwierdzone. Ja tutaj nie, nie mówię, w sumie też nie news, tylko taka bardziej, nie wiem, no. Coś dziwnego. Na stronie Etnisa z teamu deskorolkowego zniknął Ryan Szekler. Szekler, Szekler kiedyś w wywiadzie mówił, tam chyba na 15-lecie jego jazdy w Etnisie. Jeśli dobrze pamiętam? Hmm, coś takiego. Mówił, że z Etnisa nigdy nie odejdzie, mimo że mu prof, yy, inne firmy proponowały spory hajs, ale mówił, że to jest jego miejsce. No, to jest akurat dość interesująca sprawa. Nie będę ukrywał ciekawe, ciekawe, A gdzie gdzie w ogóle byście widzieli przeklera, nie wiem, no, no, Adidas może, New Balance, jedynie, Nike, no, jedynie ta trójka, no, tak, E6. no nie wiem, no to jest naprawdę dla mnie takie, no Tro, trochę jestem w szoku. No nie będę ukrywał. No, coś, coś się dzieje. Coś się tutaj dzieje. Ciekawostki mam trzy w tym tygodniu. W sumie po tych dwóch tygodniach. Pierwsza to jest 20-minutowy film, który nazywa się Front Row. I tam jeździ Shanahan z ziomalami. I Front Row chcę wam polecić. Z tego względu, że strasznie mi się kojarzy klimat z tych filmów z 2008 roku. Pewnie wielu z Was nie widziało filmu, który nazywa się e, Few. Jak się nazywa? Poczekaj. Few and Far Between. I to taka, nie wiem, taka niezależna produkcja to była. Jeśli, nie wiem, no ktoś może pamięta ze słuchaczy ten film, to, to, to będę pod wrażeniem. Jedyna podpowiedź, jaka to Matt Miller ma tam pierwszy przejazd. Kto tam jeszcze jeździł, to sami nie znani. Nawet pamiętam, że jak ten film oglądałem, to zastanawiałem się, co to za ludzie. No dobra, ale front row sprawdzajcie. Bo jeśli mówię, jeśli jeździliście w tych latach 2008-2009, to no powinien wam się spodobać. Kolejny montaż, Green Hand, jest to montaż od, yy, w sumie od ziomali z GX-1000 i to są stare nagrywy jeszcze z Pablo Ramirezem z no, Rest in Peace, no i 2017, 2018 no, chyba, chyba tak mi się wydaje. Bo 19 już nie, nie 2018 i 17. 17 to tak już w ostateczności. VX-em nagrywane, więc tym bardziej starszy montaż, bo GX-y przerzucili się już też na pana silnika. No i trzecia ciekawostka. No Carhart, nie? Precious. Za krótki. i. Też no to jest krótki film, i no, wrzucę tutaj osobno, nie? Bo zjarał się strasznie. I przechodzimy od razu do montaży Nike SB Wearmax Melbourne. i Ishoda. Już był montaż od Ishoda w tych butach. Teraz od ekipy z Melbourne. Na początku dość długi frontside Crooks. W ogóle co sądzicie o tych butach? switch backtail, switch backtail tail też jest w ogóle dla mnie jakimś takim niesamowitym trikiem oli pod cztery schodki frontside nose slide to fake na mureczku oli pod trzy schodki i noli flip ze schodów backtail pop out zaraz potem backside nose grind to fake w środku murka backside tail slide backside flip out i switch trójka Fejki front frontside crux, fakey flip-out, w ogóle bez żadnego problemu. Nosebunk to fakey na murku. Frontside 180 pod 5 schodów i switch frontside crooks na murku. Switch backside crooks na murku, zejście tak samo ze schodów. varial heel flip na flacie i frontside noseblunt. I switch frontside noseblunt, więc w ogóle Dwoma, można powiedzieć między dwoma murkami, <grymne> Jakaś stara gwardia widać, Frontside flipek, hill flip od Haley i zaraz potem Oli na mureczek, backside big spin na końciku, Pyk. backside big spin tak samo, no, na koncie tak, na flacie rzadko, niech kick kickflip przez trzy śmietniki <grymne> Oli przez w ogóle jakąś. Hmm, tablicę, gdzie iść? Hill flip na kąciku, Taką tablicę w sumie, co ja gadam? Do ta. Mapę, <noise> gdzie pewnie jest jakiś budynek. Hard flip na koncie. No i Heel Hill na koncie. Back36 na koncie i zaraz potem kickflip z mureczka szybkie nóżki <grymne> nie no jeśli chodzi o montaż z Australii to tak jak już kiedyś mówiłem tak widać że to Australia jest teraz gapik przy drzewie kickflip banger gapik jest taki całkiem długi to tym bardziej frontside flip też front no ja się nie nauczę tego frontside flipa nigdy backside hilli Nieudany jakiś ziomal. Się sprół, Klasyk. I teraz akurat udany Backside Hill. O, kolejny trick, co wyszedł mi nie wiem dwa razy w życiu. Backside Hill. Też nie rozumiem jakoś. Coś hard flip. Banger. A i jak już dużo ludzi wie, mam no, pięknego hill Więc jak mnie kiedyś spotkacie. To powiedzcie, żebym zrobił healach. <grywa> Frontside no zejście w środku mureczka. To, to jest też bardzo dobre, nie? Backside Flip na flacie, Switch Frontside 180 na flacie. W ogóle przejazdy przez Tory też jakoś tak trochę przerażające. Nosebong na rurze, niby nic wielkiego, nie? Ale jak tak zahaczysz? i flipek ze schodów, zahaczesz i polecisz, no, kurde, frontside overcrux na barierce, nice, frontside nose grind i backside big spin ze schodów, front nose grind na schodku w ogóle, hill flip ze schodów w zjazd odnika, w ogóle Nick w seiro w polarze, no to też jest dla mnie takie jakieś niesamowite i mega wielkie Oli no. ze schodów to taki double secik jeszcze tem. No, Nick bo zero to też jest mega wariat. No a jeśli dobrze pamiętacie, to Nick jeździł dla Zero. Teraz w ogóle jeździ dla Polara. I to też jest taki transfer jakiś dla mnie strasznie dziwny. No, w ogóle z Polarem też się coś. Dzieje takiego tak, że Polar już mi nie siedzi. No ale dobra. Nie tu nie o Polarze, tylko Nike z Melbourne i Jeff Campbell też bardzo dobry kamerzysta. I montaż bardzo przyjemny, bardzo polecam. Egor Glukow, mam nadzieję, że dobrze w ogóle wymemem nazwisko. Ziemal z Rosji. No, nie będziemy tutaj poruszać wiadomo jakich tematów, bo to nie jest miejsce do tego. No, ale trzeba oddać, że spoty są naprawdę mocne. Backside Crooks na róże przy schodach. Impasik z dużego murka. W ogóle w pumach jeździ szok. Kickflip na flacie. Nice. Flip na flacie. I frontside 180. fake nose grind. Potężny double set. Truja. Z niego wjeżdża. Jeszcze też jakaś, jakieś marmurowe. To tym bardziej ślisko. Backside flip ze schodów. Frontside smith na rurze przy schodach. Ogromnej. Frontside take na prostym murku. Przy schodach. I... Yy, backside no-slide, big spin out, coś dla mnie. <laughs> Double setic, varial heel, muszę się nauczyć w końcu. Backside 50, pop shove it out, na prostym murku przy schodach. Backside y, tail, big spin out, na murku przy schodach. Flip fr frontboard, na rurze przy schodach. Potężny hardflip ze schodów, w ogóle idealnie sklejony, banger. Takie mam wrażenie, że trochę ten ziomal kojarzy się z Filipem Szalakiem. Nie wiem. Back 3-6 przez gap. Tak samo, wow. Backside Feeble przejście na 50 na róże przy schodach, więc jakoś chyba szybkie nogi, trudno. poprzowid z ogromnego murka w bank. Tak samo, no przerażające. I spod też taki legendarny flip, w ogóle z ogromnego mura. Nie wiem jak ten spot się nazywa, ale też w wielu filmach był. I na samym końcu Oli. Z ilu to z 20 schodów, albo nawet więcej. Jeszcze chyba double set. No, tu Banger wjechał. No, dobry przejazd. No, wow. W ogóle też, no, ziomale z Rosji, no, jeżdżą dobrze. Mają spoty bardzo dobre. I no, mimo te, tej sytuacji na świecie, to nie ukrywajmy, no, jeśli chodzi o te spoty, to, no, zazdrosz, no, zazdrożczę, no, nie ma co ukrywać. Przenieśmy się do nasoro skate mag, Tomas <tosławcy> Eckert. Przejazd dla Solo i na samym początku na spocie Land House Half cup w kącik i front blunt backside flip out. No, comply tail. Przejście na nose blanta. Front nose blanta. W ogóle z tym Land house to kiedyś czytałem taką, taki artykuł, że ten spot jest ogólnie przez. Władze miasta stworzony, no spot, takie miejsce bardziej. I to jest stworzone tak i dla ludzi, i dla skatów, że tak powiem, bo można tam legalnie jeździć. Frontside 180 na Switch smeny Fake True Out, Frontside 180, jeszcze powiem, w trudniejszą stronę, bo to bardziej backside'a pod krawężnik frontboard. Na krawężniku to fejki. I co w ogóle sądzicie o trikach na krawężniku? I tym bardziej o board slider, lip Slidech. Dawajcie mi tutaj znać. I o slapi, bo ja mam ogólnie bardzo złe wspomnienia z krawężnikami. I pff, no, nawet aż się boję jeździć. Miałem, że są fani. Na przykład slapi i crux, Front czy backside. No jest pięknym trikiem. No ale ja nawet nie będę tego próbował. No litruja między ulicą i zaraz back to back z ziomalem jak już backside flipek. nice backside flip przez coś tak samo strasznie mi się podoba. No no litruja też, no nie będę ukrywał. <grywka> Thomas Eckert, czyli no, jeśli chodzi o tutaj o Landhaus to... Szwajcaria? Aust Austria chyba. Tak, Innsbruck to Austria. Switch, frontside, no side. Body... Big speed, nie wiem. No nie wiem. 2.7 pop, ale on robił body variala. Pff. Backside hill, double set, 6 schodów. Nice. I jeszcze Truja. z podjazdu. Front showit na flacie. I kickflip backside taste na prostym murku przy długich schodach na barierce frontboard przejściem na, przejście na Hurricane'a, chyba taki klasyk, taki standard. Już ten, to połączenie kickflip przez gap. Jedynie co to te, te wstawki niektóre między trikami tak nie do końca mi siedzą. Na banku front tail to fakey. A front tail to fakey na banku jest strasznie, strasznie ciężki. Próbowałem kiedyś zrobić Switch popsowit przez gap. Od murka five od fakey i grind to fakey. fakey truja schodnika na ulicę na Switch Meny. Front board na ławce, przejście na back taila na murku. Front 50, przejście na front fibul. Na dwóch rurach. Nice. Bardzo dobre połączenie. I ostatni trick na quaterze Można mówić ten spot to quarter taki. Backside Blunt slide przejściem na backside nose Bland slide i te tak samo. Nawet. Wow. No, naprawdę aż wielko oczy zrobiłem i ciekawy przejazd. Nawet dość dobrze zmontowany, tylko. W sumie bardziej dość dobrze nagrany. Bo te wstawki, jedynie co to bym tak usunął. No. A tak to bardzo mi się podoba. Seva kredkow. Ten. Przejazd nazywa się Fuse. I z... dawno nie było go widać. <grywki> Noli Backside Hill. Z trzech dużych schodów. Noli Backside No Slide i backside big spin backtail pop out backside big spin flip backtail pop out noli hard whip to fakey wali nollie flip i zaraz potem heel flip backside crux to fakey <laughs> trójana backside crux to fakey. <laughs> flip, backside crux to fakey varial flip backside crooks to fakey na ławce na bęgu, trójeczka, trójka od Sewy jest też bardzo ładna. Flipek na chodnik, nose many, no-flip pod takim kątem, jeszcze no-frontside hill przez rurę między schodami, frontside flip przez gap i z trzech schodów hard flip, no-flip tak samo na tym spodzie, no kickflip backside, side no slide przejście na y, cruxa hardflip flip, nose many, zejście noli hardflip flip <laughs> truja Backside nose light to fakey. hardflip, backside nose grind to fakey. Noli front flip, nose many, noli frontside flip out. Switch flip przez gapik. Damn. Backside crux, zejście noli big spin flip. fakey truja na front side nose slide bez problemu. Ostatni triczek. Nose no flip na nose blanta. Rozumiecie? Nose no flip na frontside nose blanta. I, to jest, I ja w ogóle nie rozumiem o co chodzi z Sewą, że po odejściu z blinda w ogóle nie ma sponsora na deski. Z tego co tylko widziałem to założył jakąś firmę. Firmę robiącą gripy? A tak to co? Na buty chyba też żadnego sponsora nie ma? Na deski nie ma sponsora? To co, jedynie co to jego firma robiąca gripy i mm, Red Bull GoPro go sponsorują? Tylko tyle? O co tu chodzi? No gość jest od zawsze bęgerem. Nie rozumiem tego, dlaczego nikt go nie sponsoruje. Livio Tomasetti przejazd nazywa się Quiet i na początku wjeżdża Sekwa Switchback Tail. Tak jak już mówiłem, no, Switchback Tail jest nie do pojęcia. Switch flip przez rurę. No i miał coś sięgnąć ze schodów, no ale niestety ochronia z jakimś gościem. <laughs> Sobie stali. Sekwa. Niedokończona, przejazd dość długi, można powiedzieć składa się z trzech części, przejazd trwa lekko ponad 9 minut, trzy piosenki wjeżdżają nawet, więc no dużo, nie ukrywajmy, rzadko to się zdarza, ostatnio była nawet hmm, rok temu, Ryan Thompson wydał przejazd złożony z trzech części, no i frontside Crux Revert na murku, wjeżdża sekwa już i impasik. Kolejny trik, który jest nie do pojęcia. Oli na ławkę i backside 180 fajki. No zgrain revert, frontside 180 przez rurę przy schodach, frontside no na ławce. Zejście w środku, Tem, tym bardziej. I Front Feeble na róże Front Oli na monument jakiś. Backside 180 out. <gup> Oli przez barierkę przy murku. Gap na, można powiedzieć, Oli z murka na murek. No hill na flacie. I Kickflip w podjazd do parkingu, zjazd do parkingu w galerii jakiejś. To też mnie przeraża. Jak z, ostatnio właśnie w Poznaniu przychodziłem w Avenidzie, właśnie nad tym, w takim podje podjeździe, to mówię, Jezus, flipa w to zrobić. Fr switch frontside flip ze schodów. Tak samo, no, bardzo fajny trik. I w ogóle frontside flip, a switch frontside flip zawsze inaczej wyglądają. Niby to, nie wiem, no zauważcie, że Frontside Flipa można zrobić tak, bo jakiegoś boczniaka, ale Switch Frontside Flipa to, to jakoś tak inaczej. No to... Przyjrzyjcie się. Oli na Backside wallride jeszcze między yy, skrzynkami. Wallride y też w ogóle nie ogarnią. Backside no slide na ogromnym murze. Przy schodach prosty murek i flipek przez barierkę. Nice. Fake Backside big spin ze schodów. Też w ogóle big spin wybity jest bardzo fajny. Switch true ze schodów. Nice. Backside Smith, flipek out. Fake Five O, fake flip out. Naprawdę bardzo fajne triczki. Fake big spin, no slide. Backside Big Spin na Flacie i Fake Big Spin, no slide, no heal out. W ogóle też Fake Big Spin no slide, to też jakieś takie dla mnie niepojęte jest. Fake Backside Big Spin na Flacie i Bennett Grant, czyli Backside 180 na Switch Backside Smitha. No comply truje, no smeny, no frontside flip out. A, coś dla mnie. No comply trujeczka, piękny triczek. Switch popsowit, no grind, revert. A czyli rap trick już taki i frontset showit na backside cruxa, to fejki. Switch hill pod dwa schodki na y switch medy. Też takie już legendarne połączenie, że tak powiem. Truja z ławki przez pachoła i zaraz potem switch backside hill na tym samym spocie. kruxik na stojaku do roweru. Popshawit na 50, na rurze przy schodach, ej w ogóle triki, flipy na grindy na rurach są, no jeszcze przy schodach, no ciężkie. Frontside 50 na rurze przy schodach, <laughs> dość długa, pan ochroniarz w szoku, co się, co właśnie wjechało, <laughs> też wstawki. 8 mm kamerka. Bardzo fajnie. Front tail na prostym murku i zaraz potem na zaokrąglonym murku przy schodach w dół. I zaraz potem noli hill na, na front taila, również na tym samym spocie. Noli hill na front taila i back taila zawsze jest piękny. Zawsze. <laughs> Backside board slide na różę. Lekko pod górę była. Switch Frontier przez gap, dość długi, mais. Nice. Przejazd przez zaokrągloną ławkę <laughs> Frontier, no z w środku. Murka i bardzo długi Backside Smith, backside out na róże Drop, nie wiem, jakoś te dropy na spotach to Niby fajnie, jak ze ściana, ale jakoś tak też mnie nie przekonują. Drop z flipem. bank przez jakieś kostki i hippie jump przez barierkę. half cup blunt body varial out. To jest dość interesujący trick. I backside big spin, frontside nose no slide, to fakey. Zakończenie sekwy switch frontside big spin. To jest switch frontside Big spin. bardzo fajny trick. Ale na swoją już nie. Noli front 36 na switch frontside no slide. Hm. Switch oli. Bardzo potężne switch oli. Przez ulicę. Z chodnika na chodnik. Oli przez rurę na backside no na skrzyni. I na kruksa. Zejście noli backside popszowit. Backside crux na rurze przy schodach. Jeszcze można powiedzieć na, nad jedną rurą, żeby na następną wbić. Fake hardflip na switch, switch, money, yy, switch front szowit out. Backside blindslide to fake i ładne zejście przez krótki chodniczek na ulicę. Fake it Truja, bardzo ładna i Cabellarial Frontside Nose Light Noli Backside Heel Out. Zwybity e, Front Blunt Pop Out też na dużej barierce. Naprawdę gość jest bardzo spokojny moim zdaniem. Backside 183 schodów i zaraz potem Cablerial z kolejnych schodów z ośmiu. Tako. Kawalerial kolejny trick w ogóle. Każdy pewnie, który, kto to słucha to potrafi. Ja w ogóle nie potrafię wychodzi mi nie wiem, raz na miesiąc. Front 50. Na prostej rurze i jeszcze na rurze w dół przy schodach. Switch hard flip ze schodów potężnych. Switch twardy tak samo na mega triczek. Jak? Na... W sumie na swoją też mi się podoba. Chyba na każdą stronę hardtrip jest fajny, nie? Naprawdę. noli fakie, zwykły switch, no, hanger zawsze. Wally, jeszcze zejście ze schodów. Puff. I na samym końcu wjeżdża Back 50, na rurze przy schodach. Na mega długiej rurze. Jeszcze łamanej dwa razy. Oli na chodnik i zaraz potem właśnie 50. Prosta rura w dół, prosta rura w dół i prosta rura. To brzmi zabawnie, jak ja to mówię, ale c no c szczerze mówiąc, no, ciężka sprawa. Pewnie jak ten e Kevin Beckel by to robił na jakiejś prędkości niesamowitej. No ale to jest spot naprawdę taki, że tak powiem, przerażający i przejazd bardzo fajny. I mimo, że trwa dość długo, to całkiem przyjemnie to się ogląda i polecam sprawdzać w ogóle gościa i sam będę to robił. Znowu będziemy na solo Skate Mago. Tym razem przejazd od gościa, który nazywa się Stepan Bares. Na początku w ogóle wjeżdża Drop Lizard King, że tak, tak już zwany. Potężny bank z kostki. Nawet nie da się rozpędzić. Ale to odjechał, więc tym bardziej. Wow, no bęger. Front blunt na rurze. W ogóle w spadł z, z ogromnego mura. W ulicę w dół. Front 50 Dzika truja. Lubię taki dziki styl. I back blunt. Też takie zejście transferek. W dół frontside Northland na mureczku, drop i oli przez można powiedzieć skate stopper. Nie wiem co to tam jest najeżdżany backside 50. Przejście na backtail, pop out, piękna sprawa. Frontside Wallride right, na wolu przy schodach. Front wallride right jest niepojęty. No tutaj, dropik wjeżdża, ale ze ściany. Transfer na front lipa. Za pierwszym złamał dechę. Najeżdżany front tail, przejście na nose many. Też bardzo piękna sprawa. Najeżdżany front tail i back tail jest też dla mnie czymś pięknym. Frontside smith na, barierze, na barierce metalowej i trujeczka, zaraz po tym na flacie. Najeżdżany front five'o na rurze też spad straszny. Front 50, backside 180 out. Na, róże, na murku przy schodach też 180 na rurze czy murku przy schodach. Nice. Backflip na potężnym murku, backside flip ze schodów. Drop z, 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 w lesie, jeszcze z murka. <laughs> Oli na kule, dwa razy. Też w ogóle śmieszna sprawa. Backside wall right na wolu przy schodach frontboard na rurze przy schodach Rafał modranka. <grywa> Backside 50 na prostym murku i jeszcze na, od razu dalej na murku ze schodów, przy schodach Wally bank w, w podjazd jakiś coś takiego <grywa> half cup z dwójeczki i Backside Smith na malutkim murku przy schodach, Backside Boreside na, na prostej rurze i jeszcze w dół, Front 5 i zjazd tak samo w jaki wąski tutaj zjazd przy schodach, nice, Drop, Hippie Jump przez drzewo, Oli między dwoma drzewami, nice, tak się w Wcisnąć. Co mam powiedzieć? wallride right na drzewie, 50 na drzewie, Half cup na nose tu two w ogóle na pniu drzewa, Footplant, Pinplant, Footplant chyba na drzewie i Backset Fibul na róże Jeszcze w ogóle dwóch ziomari trzyma gałąź. i przejeżdża pod gałęzią <noise> bardzo fajny przejazd bardzo krótki i szczerze mówiąc takie krótkie to zawsze na, chyba najfajniejsze są największe bęgi zawsze wsadzają tym razem Szwajcaria free skate mag nowy montaż od Bobaja Czyli też jeden z moich w ogóle, ulubionych kamerzystów Alp Cope, Rush, czekam w ogóle na kolejne Anai, Ej, nie, bo oba ja poznałem przez Anai Switch Frontier Showit. Double Set, 6 schodków. Kiedyś jeden z moich Dziołmarii. A swoją drogą, Gracjan, który był gościem podcastu, wysłał mi Anai, pierwszą część. Pamiętam, że byłem po operacji i nie mogłem jeździć. Tak strasznie się zajerałem. Wow. Front tail przejście na backside Cruxa na ławkach. Backside. Front side over Crux chyba na róże. Backside hill ze schodów jeszcze przeschodnik. Frontside Front side tail light. Hill flip body varial out. Trick tygodnia. Backside Hurricane od Ugo Corbina. Backside nose na no, przejście na nose many, też świetne połączenie, próbowałem, ale nie ogariam w kule. Kickflip na nose many, z murka na, na murek. Ugo ma fajną stylowy, bardzo mi się podoba. I frontside 180 na switch many, Backsa switch backside out. I frontside flipek. Piękna sprawa. <laughs> Meny. I na nousmeny, truja, idealna, bez pusha, backset, bigspin na switch nousmeny, zejście half, kabik, boba i tej ziomale, to po prostu jak wrzucają, to jest zawsze banger, truja na meny, na murku w dół i noli flipek, bez żadnego przejęcia. I noli flip, kolejny trik, którego nigdy się nie nauczę. Half cup ze schodów, zjazd ze schodów i backside Wallride na wallu przy schodach. Front board, board przejście na Hurricane kawalerial ze schodów. Backside Noseband, zejście Back 27 na schodach. Front board na ławce, zejście jeszcze ze schodów. Tak samo mega dobre połączenie. Spójrz, front side 180. Backside boardside zejście co Oli Sauv. Piękna sprawa. No, oliflip Flip. Nie, ale Oli tak to można nazwać? <grywa> Chyba tak. <grywa> Nie no. d no. Ktoś musi to u nas zrobić. Komuś muszę zadać. Jakiemuś ziemalowi. Front side, no slide na murku. Half cup flip na flacie. I zaraz potem backside Crux również na tym samym murku. Przy schodach prosty mur. Zejście w, no, w spad. Cavaleria na switchmeny Też piękne, piękne połączenie. E, najeżdżany front 50. Zejście backside 360. Lubię. Bardzo lubię. Najeżdżany backside 50. Przejście na nose many, to Fejki Długi nose slide. Backside nose slide. Front 50. Backside 180 na switchmeny Najeżdżany backside nose grind. Zejście Noli poprzowite. Na Róże pod górę. Backside nose grind od Svena Kilschelmana. On jeździł kiedyś do Dark Backtail. Zejście w ogóle na chodnik prosty. Fakey Truja i najeżdżany Switch Front Crux. Switch Backside 190 na yy, Noosmeny, Albo Backside 190 na Noosmeny, No, albo Fakey truja. <grym> Nie mam pojęcia. Nie, no, Fakey I Fakey meny. Fakey flip out. Nice. Dopiero zauważyłem, że nose jest z tyłu. Niepojęte. Trójeczka w slowmo na kamerze 8 mm. Faki front frontside nose slide, revert. Backside nose light przejście na switch frontside nose slide. Też dobre połączenie. Backside nose slide przejście na switch frontside 50. Frontside out. Wally na borda. Mm. Hubert w Poznaniu na pomniku Mickiewicza, tydzień temu robił <grym> frontside 180 Switch front 180 Flip ze schodów. Trójeczka na Flacie też jakaś taka mega szybka i mega dzika. I backside no slide. Alex Mizurow Backside Flip na Switch Meny Switch frontside 180 Out. Fajki flipek ze schodów. I fakey frontside no slide Switch Hill u, no to, to jest dopiero połączenie Szybki Noli Frontside Non-Slide i Flip pod trzy schody od Svena Zawrotka i Noli Frontside Hill ze schodów i zaraz potem Switch Front Tail 27 Out i od razu Fake Flip z trzech schodków Frontside no slide switch i Front tail fakey na murku, no i backside flip przez murek, backside flip przez studzienkę i zaraz potem wjeżdża Half-Cup No Slide 2-7 out i fake i trójeczka bez problemu żadnego. Switch Ori pod schody i switch hill ze schodów. Switch Hill switch Flip na Switch Front Tail, a przejściem na Backside Crookside, fakey. Switch Frontside Side Hills, to jest wybity przez barierkę. John Dillo, Noli na No Noli Flip Out, Noli w ogóle przez rurę, przez barierkę nawet. Nie komentuję tego gościa już. Noli Front, albo Half cup boardside. Nie, no, ale dobra, John Deal to jest też ostatnio jakiś mój. nie wiem, top skate. Fake no, no slide. frontside no slide. 2,7 pop i kurde, tak samo banger. Switch front hill. frontside side overcrux. I back 3,6. Nice. Oli. I trójeczka. Back 3-6 w ogóle na flacie, najlepszy back 3-6 to jest Remi Taveira, najlepszego ma. Nose -bong na front taila, boardside przejście na backside nose slide, kickflip przez gap, imposik na mega prędkości i zaraz po imposiku backside flip, wybity przez rower jeszcze switch Hill albo Hill na 50 i Backside Hill. Dobra, to by był był Hill. <noise> Teraz widzę tail z tyłu. Fake V, Nose grind i Fake Pop ze schodów. Backside, Nose 27, 2,7 Out. Back 2,7 Out. switch Front Tail, Zejście Big Spin Hill. Też ciężka sprawa, to jest dla mnie. Front side Flip ze schodów. Switch frontside showit, podmurek i najeżdżany backside overcrux, over backside no slide to fakey i backside 180 na backside 5 revert. Hill flip frontside no slide, zejście big spin, backside tail slide ładnie przyciągnięty. Backside Smith front out. Tak samo dzikie połączenie. Backside big spin na flacie, sekwa bez końca i switch hill na flacie na prędkości. Pff. tak samo no, switch hill jest piękny, piękny. Frontside flip przez rurę, przy schodach, też ładnie wyciągnięty front flipek. Już nawet można powiedzieć, że wbił na e, switch manuala. Nice, no, w ogóle lubię te wszystkie wstawki z kamery 8 mm. Nie wiem, no tutaj akurat ta kamera robi naprawdę mega robotę. No i to jednak bobaj, ja się bardzo jaram. No tutaj końcówka, triczki, nieudane, klasyk. Nie no. A, jeszcze, jeszcze dodam odnośnie tego montażu, że Bobaj zazwyczaj w tych swoich anai ma jakiś alternatywny rap, undergroundowy rap, tak można to nazwać? Hmm. A tutaj jednak leci alternatywny, ale rock taki, indie rock nawet. Czy mi się podoba? Oczywiście, że mi się podoba, no, rewelacyjny montaż, jestem ogromnym fanem, oby jak najwięcej, no Bobaj jest chyba, nie wiem, na... najbardziej płodnym twórcą w Europie, że już tak powiem, bo cały czas coś od niego wychodzi, albo nie wiem, no wstawia, że już coś nagrywają, no jaram się strasznie. No i koniec, mam nadzieję, że po tych dwóch tygodniach przerwy trochę tęskniliście. Ja w ogóle nagrywam to w takich, to takiej porze, że więcej, większość, pewnie ludzi śpi. Przy okazji, nagrywałem to wczoraj. Jeśli słuchacie tego w, na premierę, to czyli w niedzielę i specjalnie wstałem bardzo wcześnie. Co pewnie wszyscy odpoczywają w niedzielę, a ja po prostu nie miałem czasu w sobotę. Więc trochę jestem nieprzytomny, co można było słychać po moim głosie. No dobra, słuchajcie. Przez te dwa tygodnie w zasadzie na YouTube nic się nie zmieniło. Nadal tyle samo subów. Dawajcie suby. Teraz będę wrzucał jeszcze nagrywy. Mam trochę nagryw takich niewykorzystanych. Jeszcze ciekawostka. Będzie no do wygrania mystery box. Proszę państwa trochę nagród tam będzie. Myślę że każdy będzie zadowolony z tego. Nie będę zdradzał. Jakie rzeczy ale jest trochę tego <laughs> się nazbierało. No i co wylosujemy sobie jak dawajcie suby jak najwięcej. I obserwujcie na Instagramie, macie link w opisie. Jak chcecie wspierać, żeby powstał jakiś merch, to też wam wrzucam link do Patronite a. Bo tak, jak już kiedyś się ktoś pytał, czy będzie merch, to też nie chcę puścić jakiegoś badziewia, żeby wiecie, po jednym praniu się rozwaliło coś tam, już nawet jakiś tam projekt mały robiłem. Zobaczymy, Mo może kiedyś. A tak to dawajcie znać, który montaż Wam się najbardziej podobał. Co sądzicie o Police Skate Awards? Bo myślę, że jeszcze na pewno się wybiorę. Jak będzie w przyszłym roku. I co sądzicie o Bakerze? No i w końcu słyszymy się w czwartek jeszcze <ścoughs> z tym obiecanym e jednym epizodem. I w sumie ten Karhart, no to no nie wiem, jak mi się uda to w tym tygodniu. Jeszcze dwa, do no to trzy na tydzień. Takie net. Ej, właśnie, ja sobie tak pomyślałem, że jak wychodzą te filmy wszystkie, takie po tam 20 minut, to może sobie zrobimy, że jak wychodzą, to osobne omówienie zamiast ciekawostek, to byśmy sobie robili. Filmy, co sądzicie? Dawajcie znać, bo też 20 minut to. Nie jest jakiś długi film. No, to może byście chcieli o tym posłuchać. Dawajcie znać, bo z jednej strony w sumie fajna sprawa. No, mamy przykład. Montaż Bobaja, tutaj widzę trwa 10 minut i 17 sekund. Carhart trwa 14 minut i 28 sekund. Coś jeszcze do dodania? A Carhart osobno chcę robić, bo tak bardzo mi siedzi. No dobra, to jak macie te swoje propozycje, czy gości, czy nie wiem, no obojętnie co. Filmów, bo też już mówiłem, że starsze Skate Videos będą tutaj omawiane i od przyszłego tygodnia też ruszam. Z nagrywą tego. Także no, macie swoje propozycje, piszcie, co byście chcieli usłyszeć. Dawajcie znać. Możecie pisać na Instagramie, pisać tutaj w komentarzach, nawet na Spotify, jak słuchacie. A wiem, że dużo Was właśnie słucha na Spotify. Zresztą, po prostu ja wchodzę w statystyki i widzę, że na Spotify ten podcast sobie całkiem dobrze radzi. Także no, dziękuję bardzo. No i tyle. Dzięki, że słuchaliście. Jak nie deszcz, to jak nie śnieg, to deszcz. Teraz znowu jest mokro. No, idzie się załamać. Akurat gdy mam dużo czasu, to jest mokro. Świetnie. Trzymajcie się. Nagrywajcie deskę na stricie. Do zobaczenia na desce. Yo. Py.